Cześć, witam was wszystkich. Jestem ponownie w tej cudownej, pięknej grze, która mi nie kaszle w ogóle nic. 25 to leave? Chyba tak. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem i tak po prostu mnie tutaj skasowali, że dałem sobie spokój. O, bo to się już... O, już się zaczyna. Ale co tam? Przecież jest fajnie. Co tam? Nie ma to jak zgon na samym początku odcinka. O, oczy zamknął. Jest realizm. Dobra, chciałbym jeszcze raz rozpocząć. Super, dziękuję. Patrzę, czy tu mi nie wylezie jakiś, wiecie o co chodzi. Serio? Nie mam buletów, SUV. Tamtego skasowałem, czy nie? Sam nie wiem. No niby tu jest jeszcze apteczunia. No właśnie, nie skasowałem go, wiedziałem, że... To wezmę sobie tę apteczkę. No słuchajcie, postanowiłem, że jednak troszkę... No, no Boziu, no, no już tyle, jestem tak daleka, no to co, nie ukończysz tej gry? No to co to miałoby być? Bez sensu. No już bym chciał, naprawdę. No i tak wiecie, jak ja już coś zacznę, to ja... Zaczyna się. To jest właśnie tutaj, w poprzednim odcinku właśnie tu zginąłem, nie? Dobra, jeszcze jeden. To może się wycofam. No jednak się chyba trzeba... Słuchajcie, kitrać, nie ma co. Nie ma co się tu wychylać. Dobra. Apteczek od cholery. No i co, jeszcze ktoś coś? Tu jest jeszcze apteczunia, jakby coś. Jakby coś, tam jest jeszcze. Dobra, to chyba... Jeszcze tu! Łez, aptaczek nasrane. A tu? A nie, dobra. Chyba przejście. Dobra, chodźcie do pociągu. A ty co? Coś tam nie zrobiliśmy, nieważne. Are you sure you want to save game? Oczywiście, że chcę. Będzie. Zapisane, zapisane. Detective Mendoza, mamy go. Are you all right? You had me worried that one of those little busters killed you. These hustlers couldn't survive 5 minutes in Mexico. Man, fuck you, Maria. You definitely ain't getting your cut now. Mendoza, what is he talking about? You're so fucking naive, Lester. Oh, nie. What you did now, Sean? These are your fingerprints on the weapon. I'd be making flight arrangements at the airport if I was you. Ma carajo con la police! Fuck me? Mother, fuck you! Your limp stick ain't long enough. You should be happy I'm letting you live. Oh, to mi się nie podobało. Keep going, little boy! Jaka szalona kobieta! No właśnie, crazy Calderon. That ugly bitch thought she could stop crazy Calderon.
Don't she know the city is mine wherever I go? Oye, pendejo, me llamo señor Calderón. Y si tú estás en este club cuando yo llegue, vas a salir en una fucking caja, ¿entiendes? Escúchame bien, pinche culero. ¿Quién carajo crees que tú eres? Zaragoza, este barrio es mío, cincón. No para siempre, mi hermano, no para siempre. Parece que va a ser flores y un funeral para ti también, mamabí. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Dobra, 4 gang stacks, defeat 60 enemies. No matko, tu będzie masakra. Benford's living. Czyli jesteśmy w ogóle w Meksyku, słuchajcie, gdzie indziej. I chyba też będziemy kimś innym tutaj sterować. Właśnie z tym, co teraz tutaj strzelał. Nie wiem, jak on się nazywa nawet. Tak, oczywiście. No to jest po prostu ten, który tam, którego ścigaliśmy w poprzednim odcinku, a nie zginęliśmy niestety. Kurde, już. Americano, americano ty. Jeszcze. Dobra, teczunia. O ty ty. Merda, merda. Jeszcze ktoś? Nie zmieniam, słuchajcie, broni. Jeszcze następny. Pytanie w ogóle, jak ja mam stąd wyjść. Serio? Nie wiem. A tu, Boziu. Kurde. Merda, merda. Jakiś piesek mi tu szczeka. Dobra. Na razie sobie zostawię tę broń. Kurde, straciłem naboje. I wyszło jak wyszło. Oj, będzie trudno, 60 enemies. Wow, gdzie jestem? Aha, okej, okay, dobra. Kurde, no. Nie potrafię go, wiecie co, celować, jak on tak napieprza, jak po prostu jakiś popierdzielony, no. Kurczak. To mogę tutaj w sumie rzucać, nie? Co ja, mołotowy. Zejdę na dół, to zaraz po prostu wszyscy się na mnie rzucą. O.
Powiedzcie sami, czy to coś w ogóle ma wspólnego z GTA? W sensie, są jakieś takie tutaj, prawda, podobieństwa, ale myślałem, że na przykład będą jazdy jakimiś samochodami. Chyba, że jeszcze coś będzie. Jakiś taki bardziej otwarty świat. Jakieś takie miasto, a to tak wiecie, no, to jest bardzo liniowe. Jezus, prawie teraz, serio. Jeszcze ktoś do mnie strzela, tylko nie wiem gdzie. Tu, dobra. Jest coś takiego tutaj w tej grze, nie? Że poruje się do przodu. No i... no i co masz? No... pokonujesz po prostu... stertę przeciwników, nie? Po prostu więcej was matka nie miała, nie? Coś takiego. Więc takie GTA, tylko tyle, że jakieś gangsta tu jest, nic więcej. Muerta. Tam muszę się dostać, no nie? Niech oni się uspokoją, bo... Dobra, idą następni, więc nie będę się wychylał. Mierda, mierda, ale kuźwa was dużo. No chodź tu jeden z drugim. Gdzie on jest? Wiecie, że ja już nie mam naboi? Świecie, szlak trafi. Sam się podpalił. Ten też? O Jezus, nie widzę nic. To jest chyba najgorsze. Dobra. O shit, nie teraz. Kurde, z tym przeładowywaniem to jest. No chodź tu jeden z drugim. Kurde, widzieliście to? Dobra, nie będę już narzekać, nie będę gadać, nic. Kurde, nie zdążyłem się cofnąć. A to podpalenie to jest jakaś pomyłka jedna wielka. Którym to będzie rzuca się granaty, powiedzcie mi jeszcze.
No. My też musimy się niestety wychylić, żeby mógł ktoś nam tutaj wyleźć. Kurwa. Gdzie oni są? Kurde. No właśnie. O, ja pierdzielę, no serio? No ale to jest jakaś masakra, no nie wiem. Czy jest tu jakaś apteczka jeszcze? Została? Bo ja też bym chciał strzelić, ale się nie da. No tak nam, tak mnie tutaj jeden z drugim od razu kasuje, że... jak ja mam... Nie, nie wiem, jak ja miałbym to zrobić. Gdzie zaczynam? Gdzie był checkpoint? Tutaj. No to dobrze, to by się zgadzało. Super. Tylko, że oni już, o, już napieprzają. Nic, muszę iść po tę broń. Gdzie tu jest jeszcze? Tam. Dostaję w głowę, powiedzcie sami. Żart jakiś. Nie mam naboi. Po prostu żart. Niente, niente. Gdzie jesteś, niente? No do tego też nie mam naboi. Boże. Tu mam apteczu, nie, ale może zostawię ją na chwileczkę, co? A tu jesteśmy. Łatko, to ja takie kółko musiałem zrobić? Serio? Patrzcie, stąd przyszliśmy. O kurde. Udało mi się. Tyle. O Boże. Nie, nie, nie. Dobra, chyba teraz trzeba będzie wziąć tą apteczkę. Tu jesteś. Dobra. Jezu! Zauważyłem, serio.
źle to rozegrałem. Dobrze, że tu jest apteczunia, ale wiecie. Ty cholero, ty. Zabrałem im tę broń, wiecie? Czy tej bazuki to ja nie chcę? Ja pierdzielę! Nie wiedziałem, że stąd wyjdą. No i co teraz? Przejadę w zipie. Jest tu jakaś apteczka? No bo po co? Tak to 7 jest, nie? Ale jak potrzebuję, to nie ma ani jednej. Chyba, że to już będzie koniec etapu. Co? Chciałem z nim pogadać, czy jaki czort? Nie, po prostu kolejny etap. Take over four gang stacks. Nie wiem, o co chodzi to. Nieważne. Nieważne. Kolejny etap, tym razem kasyno, słuchajcie. Rob Fof Cash Cards. Mhm, defeat 45 i headshotów 12. Przeszliśmy przez ulicę. No i teraz słuchajcie, kasyno. I tutaj robimy Finally Confrontation. No dobra. To tylko tyle fajnie, że po prostu te etapy są takie, wiecie, zmienione. Zawsze to gdzie indziej sobie tutaj strzelamy, nie? Ładnie tutaj, wow. No, powiem wam, że... Security room. Tam jeszcze na górze złazi jeden. Tam jest jeszcze. Dobra. Fajna broń. Gdzie gramy jeszcze, tak? Mamy trochę czasu. Apteczunia. Naboje. Zabieramy. No to co, na górę, nie? Oczywiście. Jezus, czy wy to widzieliście? Tam sobie ktoś gra w ogóle, nie? Tu się dzieje, akcje, nie, nieważne. Kasyno. Krupierki biedne tutaj. Teraz dopiero zwiała, nie? Ale fajnie tutaj, powiem wam. Rozumiem, że te autko można wygrać. Znaczy nigdy jakoś tak w hazard się nie bawiłem. Nie lubię takich rzeczy. Nie mam takiego jakiegoś parcia. Wiecie. No nie nadaje się do tego.
Mierda, mierda. Celuję przecie. Celuję. No to jak przeładowywać w momencie, kiedy jestem wychylony, nie? Po prostu rewelacja. Fajne to, wiecie, takie, w sumie pierwszy raz widzę coś takiego. Gdzieś tam też grałem, że było gdzieś kasyno, ale nie tak fajnie zrobione jak tu. Akurat to mi się podoba, ta lokacja. No tutaj ludzie ci dalej grają. Arriva, arriva. Te headshoty chcę zrobić, wiecie? Chociaż to zadanie wykonać. Cyknę sobie tę apteczkę, a co? Pewno tu ludzi jest. Tędy chyba docelowo, ale czekajcie, wezmę sobie tylko... Włączę to. Wezmę naboje. Będziemy się tu ładnie kitrać. Tam jesteś, tak? No to chodź. Ajajaj. Jeszcze takich dwóch skasujemy headshotem i coś będzie. Będzie... Zadanie wykonane. Będę teraz. W sumie to mam wrażenie, że celuję w głowę, ale... Wychodzi jak wychodzi. O, ty. Boże. Gdzie jest to? O, ty. Popie, ale tak tutaj nie podchodź, kurde. W sumie nie bawię się też, wiecie, w braniu zakładników, bo też mogę, tak? Ale to ja wiem. Czy jest taka potrzeba? Co, nie mogę tego zabrać? Mam na full. Hostage. No chyba tu? Dobry. Ajajajajaj. Mierda. Ya no estás en los Estados Unidos. Nie wiem, wydawało mi się, że celowałem w głowę. Przeładuję. Mierda, mierda. Apteczki nie było dawno, powiem wam. Locked. To ja. Dobra, udało się. 12. Przez drzwi, serio? No i mamy. Tu są pieniążki. Czyli winda zadziałała teraz. Dobra. Nie biorę shotguna, słuchajcie. On jest akurat dobry. To, co mam, to jest ok. Dobra, zjechaliśmy. Fest szybko na dół. Aha, czyli tu. Escuchamy.
Plantación. Mamy safe przed sobą. Kurde, ich tutaj strasznie dużo, słuchajcie. Nawet przez ścianę go widzę jednego. No i? Shotguny, no nie? Aha, czyli co? Zabieramy co moje. Uuu, jeszcze to bym chciał. Tylko wiecie co? Aha, bo tu się chyba otworzyło, tak? On wolniej idzie jak ma torbę. Na, tu się otworzyło, dobra. Także nie możemy tak, wiecie, szybciej tuptać. Mierda, Amerykanie. Boże, widzieliście to? Jakoś sobie daje radę, ale ledwo, ledwo co, naprawdę. Przeciwników nie ma, a teraz co? Się pojawiają. Dobra, dalej kasynko. Nie, to są sami cywile, nie wiem gdzie oni są. Może jak się wychylę, to wylezie jeden z drugim. A nie, są tutaj, o kurde. Głupio to zrobiłem. Mogłem już do nich strzelać śmiało. A ja mówię cywile, nie? Kurde. Jakaś apteczunia, coś teges. No nie. No normalnie nie. O, patrzcie na to. Boogie, boogie, boogie. Boogie, 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 boogie. Pani sobie tu tańczy. Niestety nikt jej nie ogląda. Aj. Leave me alone. O kurde. Nie teraz. Z tym przeładowywaniem to jest z mistrzostwem. Naprawdę. Czekajcie, przeładuję to do końca. Chciałbym zakończyć ten odcinek, w sensie, wiecie, no, już przejść do końca i tyle, nie? Nie ma tu apteczki, nie. Dobra, chyba to będzie koniec, co? Uciekliśmy z tym wszystkim, z ciamadanem. Zrozumiałem tylko kasa. Para que cuando ganes la batalla vamos a celebrar, Simón.
now you coming in your senses. Yo comencé esta guerra and I'm gonna finish it. You hear me? Dobra, udało się. Udało się, słuchajcie. A nawet tam jedno. Rob 5 cash cards. Nie wiem, o co chodziło w tym. Nieważne. I tutaj mamy tak. Find Saragossa and kill him. Czyli musimy kogoś tutaj wyeliminować. To oczywiście zrobimy sobie w następnym odcinku. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i co? Do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.